tak jak jest, jest dobrze. No tak jak jest, nic nie zmieniać. Tak jak jest, jest dobrze. Tak jak jest. Tak jak jest, jest dobrze. Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w kolejnym święcie Dni Lipowej, szczególnie po tym trudnym okresie związanym z COVID-em i że możemy się wspólnie razem cieszyć i również podziękować zarówno mieszkańcom Lipowej, między innymi za to, że pomagali i pomagają uchodźcom z Ukrainy, to wielka sprawa, ale również władzom samorządowym za inicjatywy, za możliwość wykorzystywania środków, które przeznaczamy zarówno z Funduszu Inicjatyw Strategicznych, czy również z innych programów, bo to ważne inwestycje, które pomagają w rozwoju gminy i dzięki temu, że jest dobra współpraca między rządem, urzędem wojewody, jest wójtem i radą gminy, możemy realizować dobre programy, które służą mieszkańcom Lipowy. Zostaw uchylone drzwi, to zazwyczaj to na pewno krzyczę mnie. Wciąż pamiętam ten wakacje, gdy w gołębniku dałaś mi na palcu samorożnikę proszki, do biednie leśni z kijami. Jestem zaszczycony, że mogę być dzisiaj po raz kolejny uczestniczyć w tym wspaniałym święcie gminy Lipowa. To wspaniałe święto, może nie w najwspanialszym, jak na dzisiaj, w najwspanialszej pogodzie, bo jest trochę chłodniej niż przez ostatnie dni, ale we wszystkich sercach jest bardzo gorąco i co słychać za mną, naprawdę głośno i radośnie. Ja jestem tutaj, żeby podziękować władzom gminy, panu wójtowi Janowi Górze i wszystkim radnym za znakomitą współpracę między samorządem tej gminy a władzami wojewódzkimi. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Zrealizowaliśmy wiele znakomitych projektów, w wielu programach rządowych ta gmina uczestniczy. Cieszę się i dziękuję. Dziękuję za to, że pomogliście Ukraińcom. Dziękuję za to, że robicie znakomite rzeczy, które możemy pokazywać i cieszyć się razem z mieszkańcami. Święto Śliwkowej Gminy Lipowa to radość z wielu rzeczy, ale przede wszystkim cieszymy się z możliwości, które otrzymaliśmy od rządzących, a więc 27 milionów złotych, które pozyskaliśmy w krótkim okresie czasu. To jest COVID-19, to jest między innymi Polski Ład, dwa rozdania. To są rzeczy, które będą tu i na przyszłość działały, bo przede wszystkim drogi lokalne. To jest taka bolączka największa naszej gminy, prawie 10 milionów złotych. To mamy też budowę nowej sceny. A jak Państwo widzicie i słyszycie za mną, zabawa na całego. To są zespoły, które grają na żywo i chcemy, żeby one uświetniły naszą uroczystość. Ja bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi Szwedowi. Dziękuję panu wicewojewodowi Chrząszczowi. Dziękuję wszystkim władzom powiatowym, samorządowym, które przyjechały, żeby uświetlić nasze święto i żebyśmy mieli możliwość im podziękowania za to wszystko dobro, które otrzymaliśmy na tak krótkim czasie. Za to wszystko wam dziękuję, a myślę, że mieszkańcy gminy podobnie czują jak ja i tak samo byli okazicielami tej wdzięczności, jak wszyscy byliśmy na scenie i to się właśnie działo. Dziękuję bardzo, życzę wszystkim przyjemnej zabawy. Ja przed tobą się rozklejam. Wcieraj ciepłe, lepkie wspomnienia. Tylko w tobie nadzieja. Teraz chore serce otwieraj bez znieczulenia. Moje.
słyszysz obce znów głosy, podpowiadają mi bzdury. Tak trudno mi, trudno mi, trudno mi, trudno mi być. Hej! Z tobą razem.